Cześć Wam, tu Wąski, witam Was na Wąskim kanale z Dumbo na Brooklynie. Nieprzypadkowo właśnie tutaj zaczynam ten materiał, ponieważ dzisiaj porozmawiamy o wynajmowaniu mieszkania w Nowym Jorku. A szczególnie jak się mówi i myśli o wynajmowaniu mieszkania w Nowym Jorku, to właśnie głównie myśli się właśnie nie o Manhattanie, tylko o na przykład Brooklynie. Znajdujemy się nadal na Brooklynie. Brooklyn sam w sobie jest uznawany bardziej za miasto inne niż Manhattan, które ma swoje dzielnice. I w tej chwili znajdujemy się w Williamsburgu. Jest to bardzo rozchwytywana dzielnica ostatnimi czasy pod względem mieszkaniowym. Przenosi się tu bardzo dużo w ogóle bogatych ludzi z całych Stanów Zjednoczonych. Głównie są to także dzieci bogatych farmerów, to znaczy ich rodzice na przykład mają farmy. I farmy w Stanach Zjednoczonych, czy taka wieś amerykańska, no jest inna od takiej wsi polskiej, ponieważ są to wsie dość bogate i ich dzieci w związku z tym są wysyłane do miast. No i taką jedną z dzielnic, ostatnio bardzo modną, po kryzysie w 2008 roku jest właśnie Williamsburg. Ale no tak, jak tutaj mieszkanie teraz znaleźć, no bo na samym Williamsburgu no mogłoby być ciężko, aczkolwiek dookoła jest jeszcze parę różnych jakby dzielnic, między innymi na przykład Bushwick, gdzie obecnie teraz mieszkam. No i tak, okej, zaczynajmy od zera. Chcę zamieszkać w Nowym Jorku na dłużej, na przykład na tyle, na ile wiza mi pozwala, albo chciałbym znaleźć jakąś pracę. Jak mam się tego podjąć, skoro przecież jestem w Polsce, a szukam mieszkania w Ameryce? Otóż, nie zalecam szukania mieszkania będąc w Polsce. Czy możesz przeglądać oferty, ale nie wysyłajcie pieniędzy do osób, od których chcecie mieszkanie takie wynająć. Nie wysyłajcie pieniędzy. Takie mieszkanie trzeba po prostu obejrzeć, ponieważ często zdjęcia nie odzwierciedlają tego. Są robione bardzo przestrzennie, a mieszkania w Nowym Jorku są bardzo ciasne, to są małe klitki, to są często pokoje się bardziej wynajmuje niż całe, nie wiem, domki czy mieszkania, no chyba, że jesteście parą i chcecie sobie wynająć coś takiego. Jak widzicie, tutaj w Williamsburgu są bardzo podobne domki jak w Chicago, w tym, że tutaj są po prostu takie mini mieszkania. I w Nowym Jorku bardzo słynne i powszechne są mieszkania, które nazywają się studiami, studio. Studio to jest po prostu taki duży pokój, połączenie sypialni razem z kuchnią. No i do tego łazienka. A, no i oczywiście zapomnijcie, że będziecie mieli pralkę w swoim mieszkaniu. Pralek nie ma w większości, o ile nie we wszystkich mieszkaniach w ogóle w Nowym Jorku. Może się zdarzyć, że wasz landlord będzie miał pralkę w piwnicy. Ja teraz, żeby zrobić pranie tutaj, muszę tak naprawdę wyjść z budynku. Żeby wejść do piwnicy, muszę użyć kompletnie innych drzwi. Czyli muszę wyjść, przejść do innych drzwi, żeby w ogóle zejść do piwnicy ze swoim praniem. Ja widziałem, że normalnie chłopaki, takie właśnie studenci, spacerują tak naprawdę często przez dwie uliczki do jakiejś pobliskiej, często chińskiej pralni, żeby przez na monety uprać i wysuszyć swoje pranie. Najfajniejsze jest to, że możecie chyba w każdej pralni od razu sobie pranie po prostu wysuszyć. Nie musicie czekać, nie musicie z tym mokrym praniem chodzić, tylko od razu z pralki przerzucacie do suszarki i ono wam suszy i pierze na miejscu. Cena. No musicie ze swoim płynem przyjść, dość często ludzie tak robią, nie zawsze trzeba. Cena to jest $1.25, czyli 5 kwoterów za pranie i chyba 4 kwotery, 1 dolar za suszenie. Jak widzicie, są świeże owoce i warzywa wszędzie, jest blisko. W ogóle Nowy Jork jest o wiele inny, bardziej inny niż Chicago. W Nowym Jorku jesteście w stanie sobie poradzić bez samochodu i na luzie sobie jeździć. Karta miejska tygodniowo kosztuje $32. Chicago jest bardzo duży dystans między lokacjami. Tam są bardziej plazy, a tutaj jak widzicie tak naprawdę można by było powiedzieć, że centrum małego miasta, a nie jesteśmy na Manhattanie wcale.
tylko jesteśmy już w takiej bardziej dzielnicy, gdzie no po prostu odbywa się takie codzienne życie. Często nawet ludzie pracują tutaj i wcale nie jeżdżą na Manhattan, aczkolwiek oczywiście jeżdżą z innych dzielnic, żeby pracować na Manhattanie. Oczywiście ja tutaj mówię ciągle o Brooklynie, ale to nie musicie mieszkać na Brooklynie. Jest jeszcze Greenpoint, aczkolwiek Greenpoint jest coś takiego jak milionerzy z Greenpointu. Ceny mieszkań bardzo wzrosły na Greenpointie. Wartość gruntów wzrosła po kryzysie w 2008 roku i Polacy, którzy no, byli takimi przeciętnymi mieszkańcami Nowego Jorku, posprzedawali swoje kamienice czy mieszkania i tak naprawdę z roku na rok mieliśmy po prostu takich milionerów Polaków z Greenpointu. Oczywiście możecie mieszkać na Queens. Mi osobiście Queens się bardziej kojarzy z domkami, bo oczywiście nie musicie wynajmować mieszkania, nie musicie wynajmować studia, nie musicie wynajmować pokoju, możecie wynająć na przykład piwnicę. I nie śmiejcie się, bo piwnica może się kojarzyć jak taka typowa piwnica, tak jak w Polsce w blokach. Ale to są takie piwnice, które są urządzone po prostu na mieszkania. W związku z tym po prostu schodzicie na dół, ale tam jest normalnie dywan, przed telewizor, jest normalnie pokój. Jest luzik ekstra cacy. Często na Queensie mieszkają Polacy. I teraz tak, nawet jak nie jesteście w Stanach, możecie sobie popatrzeć na te ceny. I teraz tak, nie ma lepszej, nie ma gorszej dzielnicy. Ktoś zapytał, na jakie dzielnice trzeba uważać. No generalnie wszędzie trzeba uważać, ponieważ w każdej z dzielnic może być i możecie źle trafić na po prostu jakąś złą uliczkę po prostu, tak? Nowy Jork jest dość bezpieczny, nie ma tu dużo strzelanin, tak jak w Chicago. Na Queensie wydaje mi się, że możecie szukać wśród Polaków takiego mieszkania. No ale są takie trzy strony, czy trzy takie rzeczy, gdzie możecie te oferty popatrzeć. Często nawet w języku polskim. Oczywiście pierwsza rzecz to jest gazeta, która nazywa się Abecadło. Jest tutaj dostępna w Nowym Jorku. Zwykła taka gazetka z ofertami. Druga rzecz to znana nie tylko w Stanach Craigslist. Craigslist jest także w Japonii, ponieważ Gonciarz mi opowiadał, że na Craigslist można na przykład meble czasem dostać za darmo w Japonii. Czyli ktoś się wyprowadza, przeprowadza, nie ma co zrobić z meblami, to nawet za darmo ludzie oddają. O, tutaj lokalne browary bruklińskie, bo tutaj jest browarnia taka bruklińska, dość tutaj znana w okolicy, bardzo dobre piwo zresztą. No i tak, Craigslist, Abecadło i trzecia taka bardzo śmieszna strona, wygląda jak z lat wczesnych 2000, czyli bazarynka. Na bazarynce macie także po angielsku oczywiście, ale także po polsku różne oferty, pokoje, mieszkania, a także praca. Myślę, że możecie znaleźć Polaka jakiegoś, już się dogadywać. Ciężko będzie tak się dogadywać i znajdywać, nie będąc na miejscu. Ja bym odradzał. Jeżeli macie kogoś tutaj, gdzie się zatrzymać, na przykład przez 2 tygodnie czy miesiąc, to tak. Na bazarynce możecie już znaleźć pokoje. Najtaniej od 500-700 dolarów. 400 może nawet, zależy gdzie, jak, jaka dzielnica. Oczywiście ja bym raczej powyżej 120 ulicy na North nie jechał. Czyli nie jechał po prostu na Harlem i na Bronx oczywiście. No tak jak powiedziałem, nawet na Manhattanie zdarzają się gorsze dzielnice. Czy dzielnice, no takie mini osiedla w środku dzielnic. Bardzo słynna jest też dzielnica East Village. Poland Spring, patrzcie. Poland Spring. Woda polska. Nie wiem, czy w ogóle słyszeliście. Polska woda, oczywiście wydobywana w Maine. Nie ma nic wspólnego z Polską. Po prostu miejscowość się nazywa Poland. Tak samo jest Poland w Ohio. W jednym z vlogów tam byliśmy. Więc tak, mówiłem o tym, że Harlem, że północna część, czyli właśnie na przykład Bronx. No i Queens, na Queensie mieszkał Spider-Man, tak, na Brooklynie mieszkał przecież Kapitan Ameryka. Tutaj jest całkiem spoko, swojsko, studencko można by powiedzieć nawet. Jest jeszcze dość taka ciekawa dzielnica, która nazywa się East Village. To jest już na Manhattanie, na wysokości od 14-15 alei na wschód, czyli tak mniej więcej od Union Square do samej rzeki, do samego Williamsburg Bridge, czyli to wszystko wzdłuż linii metra L.
od Union Square na wschód. Najbardziej rozchwytywana, chyba najbardziej chętna taka dzielnica do zamieszkania w Nowym Jorku to jest West Village. West Village, no to tam już jest Soho. Soho to jest dzielnica modowa, typowa modowa dzielnica kojarzona dość często z Paryżem, z Mediolanem, jak są wszystkie jakieś fashion weeki, wystawy, tam są już sklepy, właśnie jakiś Michael Kors, Louis Vuitton i tak dalej. To by była najbardziej rozchwytywana i jedna z bezpieczniejszych jak najbardziej dzielnic, mniej więcej w już tak naprawdę można powiedzieć dolnym Manhattanie. No i dobra, powiedziałem tak, bazarynka, czyli gazety, znaczy strona, abecadło, gazeta, Craigslist. No i czwarta rzecz to oczywiście grupy na Facebooku, które no, są chyba najlepsze do szukania roommate'ów. Wtedy dość często jest tak, że jedna osoba z landlordem czy z ownerem podpisuje taką umowę o wynajem, a wy po prostu się tak na krzywy ryj dopychacie, nie podpisujecie żadnych umów, wynajmujecie sobie pokój sami czy nie wiem, z dziewczyną, chłopakiem czy coś w tym stylu. Jakby nie jesteście zobowiązani papierologicznie, wynajmuje się mieszkania zazwyczaj od pierwszego dnia miesiąca lub 15 dnia miesiąca, czyli od połowy lub początku. Najpóźniej się płaci właśnie w tych dniach. No tak najpóźniej, czyli jeżeli macie termin do pierwszego, no to tam możecie do piątego możecie tam jakoś najpóźniej zapłacić w razie czego. Kolejna taka opcja, jak możecie znaleźć mieszkanie, to poprzez pośredników. Pośrednicy będą chcieli prowizję, ale jest bardzo dobry i legitny taka opcja. Tylko że wtedy jest tak, że po prostu jest dość spory casting, że na przykład jest zaproszone 20 osób i sobie landlord po prostu biera kogo tam chce. No jest taki cast, pewnie w wielu miejscach na świecie tak jest. No i nie spodziewajcie się, że to będą jakieś super ekstra warunki, no bo to jest Nowy Jork, tu chodzi bardziej o klimat i tak dalej. Ale jeżeli szukacie przez agencję, to jest tak, że oni będą chcieli, no na pewno też ludzie będą chcieli, oczywiście down payment, czyli powinniście zapłacić za półtora miesiąca od razu z góry i dopiero to oczywiście co miesiąc. Są oczywiście jakieś tam wpisowe, tak powiedzmy, miesiąc wypowiedzenia, czyli tak całkiem okej. Ale agencje mogą od was wymagać bardzo różnych rzeczy, na przykład zaświadczenie od pracodawcy, że pracujecie. Mogą od was wymagać oczywiście social security number. Mogą od was wymagać na przykład ze zeszłorocznego taksu, coś jak u nas PIT, tak? No i oni proszą za taki podatek, często będą chcieli, żeby była jakaś osoba, która w razie czego, jak wyście byli niewypłacalni, będzie w stanie zapłacić za was. Czyli mogą poprosić na przykład o kogoś z waszej rodziny i ich taks. W tym wypadku mogą prosić na przykład o taks waszych rodziców. Mogą prosić o taks na przykład kogoś z jakby linii takiej pierwszej, tak? Czyli na przykład ojciec, matka, dziadek, babcia. Są ludzie, którzy na przykład dziadków swoich wpisują i to normalnie przechodzi. Jeżeli dziadek kiedyś dobrze zarabiał, ma dobrą emeryturę, jest Amerykaninem oczywiście, no to już tutaj mówimy o obywatelach raczej niż o Polakach. Aczkolwiek da się wynająć mieszkanie bez żadnych zbędnych papierów i tak dalej, ale mogą zazwyczaj prosić właśnie o to zaświadczenie od pracodawcy. Mogą nie prosić o social security czy o podatek, ale mogą prosić o zaświadczenie od pracodawcy. A takie zaświadczenie może wypisać każdy pracodawca, a zatrudnić się możecie kogoś nawet w jeden dzień bez podawania swojego social security, czyli po prostu na czarno. Nie wiem, czy powinienem w ogóle o tym mówić, ale są po prostu ludzie, którzy bardzo chcą tak pomieszkać i tak po prostu robią. I wtedy taki na przykład pracodawca wypisuje im taki papierek i możecie już wynająć mieszkanie, no bo przecież pracujecie. A jak można znaleźć pracę? Pracę można znaleźć bez problemu w jeden dzień. Co mogą robić Polacy? Oczywiście Polacy, tak jak tutaj za mną, mogą pracować na przykład na budowie. Kobiety mogą pracować w cleaning service. No niestety głośne ulice Nowego Jorku. Możecie w jeden dzień znaleźć nawet 3 oferty pracy, które was przyjmą po prostu z miejsca. Czy potrzebujecie język angielski? No jasne, przydaje się. Czy jest potrzebny? No są ludzie, którzy mieszkają wiele lat i sobie radzą bez tego.
No ja bym wolał jednak mieć ten język angielski, ponieważ wydaje mi się, że lżejszą pracą jest na przykład praca w restauracji jako kelner, kelnerka albo busboy niż na budowie na przykład. No oczywiście typowe zajęcia to jest, nie wiem, praca w sklepie albo dziewczyny na przykład na cleaning service, czyli po prostu sprzątanie domów, sprzątanie apartamentów, no i chłopaki oczywiście na budowę. W jeden dzień jesteście w stanie znaleźć pracę płatną $11 na godzinę, ponieważ taka jest w tej chwili minimalna stawka godzinowa w Nowym Jorku. Ona ma się podwyższyć do $13 na godzinę, w związku z tym będzie jeszcze wyższa. Jakbyście dostawali stawkę 13, załóżmy, że odejmują wam tyle, jak ileś tam dolarów, zarabiacie 10. A tak, to zostaje w waszej kieszeni i możecie to przeznaczyć na właśnie znalezienie mieszkania, na czynsz, czy na jedzenie, na kartę miejską. Ja uważam, że w jednym miesiącu 1-2 tygodnie to jest odkładanie na wszelkie opłaty, także na jedzenie. Czyli czynsz, karta miejska, jedzenie, telefon i tak dalej. Kolejne 2 tygodnie to już jest odkładanie pieniędzy, tak naprawdę oszczędności. Często w Polsce się żyje z miesiąca na miesiąc, a tutaj dostajecie oczywiście wypłatę z tygodnia na tydzień. Warto zapytać pracodawcy, czy płaci, wypisuje czeki, czy płaci w gotówce. Lepiej płatną pracę możecie znaleźć, ale to już potrwa na przykład parę miesięcy. Więc można znaleźć pracę w jeden dzień, no ale jest to praca to taka dorywcza, typowa, oczywiście musicie zapierdzielać, bo chcecie mieszkać tutaj, chcecie, żeby was było stać, więc w jeden dzień jesteście w stanie w Nowym Jorku znaleźć jakąkolwiek pracę za tą minimal wage. Jeżeli chodzi o pracę na przykład tam już od $20 na godzinę w górę, budowa cały czas, no to już trzeba cierpliwości, trzeba czasu, trzeba spotkań, wysyłania resume, no i to już trwa, tak, to już trzeba mieć cierpliwość. Ale jakąkolwiek pracę w Nowym Jorku jesteście w stanie znaleźć dosłownie w jeden dzień. Często przy szukaniu mieszkania warto spytać też, czy chociażby mieszkanie ma kuchnię. Zdarza się na przykład na Manhattanie, że w ogóle nie ma kuchni. Nowojorczycy na przykład jedzą na mieście po prostu. Często jest to szybsze, często jest to tańsze. Zależy, jak kto woli jeść. Nowojorczycy są dość... taka hipsternia się robi, elegancja. Wolą zdrowo się odżywiać. Dużo się tutaj chodzi. W związku z tym nie ma otyłych osób, nie ma problemu otyłości. Jest maraton w Nowym Jorku. Jest wielu biegaczy. Samo obiegnięcie tego jeziora w Central Parku to jest chyba 2,5 km. Generalnie landlordzi są też bardzo rygorystyczni i z założenia nie będą chcieli, żebyście wynajmowali mieszkanie na przykład ze zwierzakiem, z psem chociażby. A najlepiej oczywiście, jak podają ceny czynszu, często nie dodaje się opłat związanych z gazem, ogrzewaniem i tak dalej, więc o to od razu też trzeba zapytać. A poza tym, no generalnie landlordzi nie będą chcieli, najlepiej będą chcieli, żebyście w ogóle się nie myli, w ogóle nie używali prądu. A najlepiej to zachowujcie się tak, jakby was tam po prostu nie było. I często lepiej spytać o wymianę nawet głupiego dywanu, czy cokolwiek. Główka od prysznica się urwie, to znajomy miał taką sytuację, że wymienił główkę na nową. Przyszedł kiedyś landlord po prostu, no i tą główkę wymienił na tą starą, zepsutą. Oczywiście średnio da się oszacować, w jakiej dzielnicy, jaki jest koszt za wynajem, ale generalnie wynajem całego mieszkania dla innej osoby jest, powiedziałbym, no niemożliwy, no bo nikt nie ma tylu pieniędzy. Więc zazwyczaj to jest tak, że szukacie roommate'a. No, często możecie szukać Polaków na grupach. Czy od Polaków coś znaleźć, czy z innymi studentami, coś w tym stylu. Jest cała mapa, którą już pokazałem na przebitkach miejsc, gdzie możecie oszacować taki wynajem, znaleźć osoby, z którymi możecie wynająć takie mieszkanie. Poza tym, no nie wiem, jeżeli macie jakieś pytania, o których nie wspomniałem właśnie tutaj,
na który nie odpowiedziałem tutaj w tym materiale, to postaram się odpowiedzieć właśnie w komentarzach, żebyście no mniej więcej wiedzieli. Generalnie dzielnice, no każda jest inna. Queens jest kompletnie inny od Brooklynu. Brooklyn też jest podzielony na różne rzeczy. Ja teraz jestem tutaj na Bushwicku, wcześniej byliśmy w Williamsburgu. Jest tutaj taki bardzo uliczny klimat. Jak kojarzycie zespół Beastie Boys, czyli ciągle jakieś malunki, graffiti, można by powiedzieć studenckie życie. Wszyscy są wymieszani, nie ma tu za bardzo przynajmniej. A tu gdzie ja jestem, to i są biali, i są Afroamerykanie, i są Latynosi, są żydowskie dzielnice ortodoksyjnych Żydów. Greenpoint, teoretycznie polska dzielnica, chociaż ona już jest taka wymarła. Jest dużo jedzenia, dużo street foodu, dużo ciekawych takich miejsc. Ludzie sprzedają własne rękodzieła, bardzo ładne rzeczy. Zdarzają się nawet protesty na takich małych dzielnicach. No jest tak bardzo ciekawe, bardzo fajne doświadczenie, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda życie po prostu właśnie w tego typu mieszkaniach, pokoikach. No tylko trzeba się przyzwyczaić, że jest brud, syf, jest drogo. Aczkolwiek ludziom może się kojarzyć, że jest smog w Nowym Jorku. Nie, to jest bardzo takie... może nie jest Windy City jak Chicago, ale jest przewietrzone. Jest dość czyste powietrze. Są oczywiście godziny szczytu, ale metro jest bardzo dobrze rozwiązane. Czasem mam wrażenie, że są mniejsze tłumy, mniejszy tłok na ulicach czy w metrze niż na przykład w metrze warszawskim. Jest to dość sprawnie rozwiązane. Rowerami się jeździ. Jeśli macie jakieś jeszcze pytania, zadawajcie je pod komentarzem, w sekcji komentarzów pod tym filmem. Wpadajcie też na naszą grupę Lektorat Wąskiego na Snapchacie Wądrek i na Instagramie. Możecie zobaczyć właśnie zakulisowe takie klimatyczne rzeczy. Jak to wygląda? O, tutaj krawiec zaraz obok. Tutaj coś remontują. Sklep taki już bardziej meksykański, można powiedzieć. Ale na ulicach jest dość bezpiecznie. O, po nocy oczywiście należy uważać. Wiadomo, jak wszędzie. Ale raczej jest dość miło, fajnie. No syf jest na ulicach, no zobaczcie na to. Ale ma to też swój klimat. Tutaj naprzeciwko, patrzcie, wyprzedaż garażowa. Więc jest klimacik. Jeżeli chodzi o ceny, o cenach będzie osobny materiał. No i jeszcze raz, wpadajcie na Lektorat Wąskiego, na grupę Facebook, Snapchat, Instagram. Z Bushwick, Brooklyn w Nowym Jorku, w stanie Nowy Jork. Wąski kanał.